Do tej pory we Wrocławiu stwierdzono dwa przypadki podejrzenia zakażenia koronawirusem z Chin. Obaj pacjenci, którzy przebywają na oddziale zakaźnym, przyjechali niedawno z miasta Wuhan. Obecnie ich stan jest dobry. Moi pacjenci są w stanie ogólnie bardzo dobrym. W tej chwili w ogóle nie gorączkują, nie prezentują objawów klinicznych, nie wymagają leczenia, zresztą żadnego leczenia w tej chwili nie dostają. Są tylko i wyłącznie izolowani. Teraz lekarze czekają na wyniki, które mają wykluczyć zakażenie pacjentów. Gdyby jednak nawet okazało się, że są oni zakażeni chińskim wirusem, specjaliści przestrzegają, że mieszkańcy naszego regionu nie powinni obawiać się epidemii. To proszę Państwa, zachowajmy normalność i spokój. Koronawirusy są wszędzie obecne w całym świecie. Są odpowiedzialne za chorobę przeziębieniową także u Państwa i u mnie. Nikt jakoś specjalnie nie umarł. Wojewódzki konsultant do spraw zakaźnych uspokaja, że śmiertelność zarażonych koronawirusem nie jest bardzo wysoka i dotyczy głównie osób starszych, kobiet w ciąży i pacjentów z osłabionym organizmem. Problemem jest medialne przekazywanie i straszenie społeczeństwa, co powoduje, że zgłaszają się ludzie zupełnie zdrowi, bez kontaktu, bez w ogóle czegokolwiek, żądający diagnostyki, leczenia i jeszcze dziesiątków innych rzeczy. To zupełnie zdyskredytuje i uniemożliwi funkcjonowanie służby zdrowia. Zresztą, co mówił minister Szumowski, tak nie można. Osoby bezobjawowe z jakiegokolwiek kontaktu mają być leczone w domu albo obserwowane lub przez lekarza POZ-u. Do szpitali powinny się jednak zgłaszać osoby, które po powrocie z Chin zauważyły u siebie wysoką gorączkę lub objawy zapalenia płuc. Obecnie w Polsce nie ma potwierdzonych przypadków zakażenia chińskim koronawirusem.